Temat dzisiejszego spotkania literackiego brzmi noc. Motto. Może śmieją się nie wtedy, co trzeba, ale śmiech jest ratunkiem, jak dla Żydów manna z nieba. Autorka. Przepraszam. Ciemna noc. Obracamy się na drugi bok. A tu telefon. Sprawdzam. Jest godzina 4:10. Któż inny mógłby wybrać tak wczesną godzinę jak nie Zosieńka z Kowronek, aby powiedzieć dzień dobry? Jak wiesz, śpimy z Kazią w jednym pokoju. Nie dziwisz się więc, że budzimy tak, budzony tak wcześnie, ma mordercze zapędy. Wrzeszczy ile sił w płucach i wygania nas precz do drugiego pokoju. Wracam po nocnej rozmowie do łóżka i przykładam głowę do poduszki. Ledwie usnę, a tu często Zosia przypomina sobie właśnie o ważnej sprawie i znowu ostry dzwonek. Kiedy czasem budzi mnie po raz trzeci, półprzytomna chwytam słuchawkę nierzadko do góry nogami. Przykładam do ucha i prawie nic nie słyszę, tylko z oddali jak za grobu dochodzi do mnie głos i stale powtarzające się pytanie, chyba Zosi, co mówisz, co mówisz? Ja orientuję się, co jest grane, rozległa się mój głośny, na pewno uzdrawiający śmiech. Niestety mój smutasek zachowuje kamienną twarz i oburzony pokazuje mi zegarek. Dobrze, że czasem zbliża się już 7, więc jest nadzieja, że mój głośny humor nie przeszkadza już prawie nikomu z sąsiadów. Teraz wiem już na pewno, że mieszkam z czarownikiem, który ma wielką moc, w 100% współpracuje z tym ogoniastym, który jak lew ryczący chodzi wokół, patrząc kogo by pożreć. Kaziu jest bardzo zazdrosny o każdą chwilę spędzoną nie z nim, a z kimkolwiek innym. Wykrzykuje więc głośno, tupie nogami i wymyśla kary, jakie mają mnie spotkać po ucieczce od niego na trochę wytchnienia. Właśnie dzisiaj wziął na ząb Zosieńkę z Kowrony. Do niej uciekłam z partnerem. Nazwa firmy przewożącej inwalidów. Ale on jest obecnie największym konkurentem mojego Kaziczka. Zastanawia się często, jak ktoś śmie wozić jego Basię innym samochodem niż naszym ślicznym czerwonym Punto. Zapomina niestety, że w nim ledwo mieszczą się gabaryty Basieńki. Dowiedziałam się więc po powrocie z dwugodzinnej wycieczki, że mogę całkiem wynieść się do Zosi z Kowronek i że jesteśmy nocne wariatki w ogóle. Nie wierzył, że tak miło się nam rozmawiało, że pośpiewałyśmy różne wesołe piosenki. Widać, że Kaziu nigdy nie należał do harcerstwa. Clou naszego spotkania było przesłuchanie najnowszego krążka Przeboje Biesiadne. Najgłośniej nuciłyśmy piosenkę o panu Heniu, która ostatnio stale brzmi w naszych uszach, między innymi w niej takie słowa. My jesteśmy nie do zdobycia, ani w otwartym polu, ani z ukrycia. My jesteśmy nie do zbałamucenia, chyba żeby przez pana Henia. Po dłuższej tyradzie wściekłego Kazia dowiedziałam się, że będę przez los ukarana, co niebawem nastąpiło. Złamałam bowiem rękę w tej nocy, spiesząc do własnego WC-tu. Nie pech? A więc już wiecie, dlaczego jestem pewna, że mieszkam z czarownikiem, który ma wielką moc, Basieńkę.